Cześć, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mam do zaprezentowania oto taką wiertarko-wkrętarkę marki Niteo z Biedronki. Jest to wiertarka z serii 12 VMAX. Dane techniczne to mamy tak 12 V na pierwszym biegu od 0 do 400 obrotów na minutę, na drugim biegu od 0 do 1500 obrotów na minutę, 24 Nm, sprzęgiełko na 21 ustawione, 2000 mAh, czyli 2 Ampere-godziny i czas ładowania około 1 godziny. W zestawie mamy tutaj takie akcesoria. Ładowarkę, jeden akumulator i właśnie tutaj to pudełko z wiertłami, z bitami. Porównamy sobie ją z tą oto wiertarką-wkrętarką. Ta już ma może około roku albo więcej troszkę. Ciągle jest jakoś używana, akumulator też nie jest nowy. Ale jest naładowany i po prostu zobaczymy, czy taka używana już wiertarko-wkrętarka marki Parkside jest po prostu lepsza, czy może ta jest lepsza od tej. Będziemy wiercić i będziemy oczywiście wkręcać. Także zapraszam. Akumulatory mamy już naładowane. Pierwsza próba wkręcania. Wkręty Fi 4 mm na 30 mm długości. Na bit T20 oraz wkręty Fi 5 mm, 60 mm długości, bit T25. Tutaj mamy po 10 sztuk dla Niteo i tutaj taka sama konfiguracja po 10 sztuk dla Parkside'a. Zastosujemy bity T25 oraz T20. Obydwie wkrętarki na 17 sprzęgiełko ustawione, pierwszy bieg również Niteo. To nie stanowi żadnego problemu dla takiej wkrętarki. Zobaczmy teraz Niteo. Sprzęgło na 17 wciska w deskę. Damy na 15 albo na 3, na 10. No również nie stanowi żadnego problemu. Tu jest mocniejsze sprzęgiełko, na 9 po prostu jest tak jak na 17 w Parkside'zie. Teraz weźmiemy Fi 5 60. No tym razem zacznijmy od Niteo. Sprzęgło 17. Poradziła sobie znakomicie, bez większego wysiłku. Ani nie jest ciepła nawet.
sprzęgło maksymalnie na 19. Słabsze w sprzęgło na 17 w Niteo wkręcało. Tutaj musimy dać nawiercenie. Powiem Wam, że jest silna, ale przez to, że nie ma sprzęgiełka teraz, no to wykręca ręce zawsze przy dojechaniu do końca. Tu działało sprzęgiełko przy Niteo i to już było duża ulga dla ręki. Lewa ręka. Tak to działa bez sprzęgiełka. Ale można wszystko robić z wyczuciem. No również poradziła sobie znakomicie. No to pora teraz na coś mocniejszego. Wkręty dekarskie 120 mm Fi5. Przy testach, jeżeli chodzi o Parkside'a z Metabo, no to bardzo dobrze sobie poradziły obydwie wiertarko-wkrętarki. Zobaczymy, jak sobie poradzi Niteo Tools, wkręcając 6 takich wkrętów. Jeżeli chodzi o Parkside'a, to testy mogę już zakończyć. Po prostu podaję tutaj link u góry ekranu do testów właśnie tej wiertarko-wkrętarki, jak ona się zachowuje, jak pracuje, jak wierci. Skupmy się teraz właśnie na Niteo, czy jest godna właśnie tego Parkside'a. I na koniec spróbujemy wykręcić wszystkie te wkręty i jeszcze wywiercić tutaj otwór. A teraz czas na Niteo. Ładnie wkręca przy sprzęgle 21. Poradziła sobie znakomicie. Teraz wykręcamy. Damy dwójkę. Na dwójce odcina. No, trzeba przyznać, że jest mocna. Ta część niebieska to jest cała część gumowana, plastik jest ten czarny, jest go niewiele i naprawdę dobrze leży w dłoni, nic się nie ślizga. Taka kompaktowa, mała, fajna wiertarko-wkrętarka i jak widać całkiem mocna, jak na razie godna Parkside'a. Posiada również hamulec.
No jak widzimy, mamy jeszcze wciąż trzy kreski. No to teraz przewiercimy taką kantuwę. Tu jest około 50 mm, 5 cm i zobaczymy, jak sobie poradzi z wiertłem opadkowym. A wykorzystamy z tego zestawu nowego. Tutaj mamy wiertła łopatkowe. Od razu weźmiemy wiertło Fi22 oraz sprawdzimy wiertło 5 Fi5 do stali. No trochę się przygrzała, ale jak widzimy, wiertło Fi22 nie stanowi dla niej problemu. Oczywiście wszystkie wiertła mniejsze bez najmniejszego problemu sobie poradzą. Po prostu ważny jest osprzęt, jaki mamy do tego. Jeżeli będziemy mieć zły osprzęt, tępe jakieś narzędzia, no to wtedy możemy nawet zniszczyć takie urządzenie. A tak to wchodzi jak w masło. Teraz mamy taką grubą blachę, wiertło Fi5, no i zobaczmy, jak to wierci z tą powłoką tytanową. No wiertełko jakby miało bicie. To jest to, o czym mówiłem. Nowe wiertło z tego kompletu. Tu już się to wszystko mimośrodowo jakoś rozwierca. Tytanowa powłoka, a tempe. No nie idzie tym wiercić. A załóżmy wiertło, które kosztuje 1/3 tego zestawu. Również Fi5. W życiu byśmy nie wywiercili tym wiertłem w tej blasze. Także pierwsza próba, no jestem rozczarowany. Będziemy testować ten komplet wierteł z Biedronki. No ale to wszystko na temat tej wiertarko-wkrętarki. Mi się podoba, dobrze działa. Jeszcze tutaj ma dwie kreski, czyli już jest gotowa do ładowania. Po prostu to już jest rozładowanie, a to już jest całkowite rozładowanie przy czerwonej kresce. Także zrobiła swoje, podoba mi się i myślę, że można polecić taką wiertarkę wkrętarkę do domowego użytku.
No to siemaneczko, trzymajcie się, cześć.